Vlogmas dzień trzeci. Dzisiaj byliśmy na sushi, ale oczywiście mądra Kasia zapomniała wziąć karty pamięci do kamery i wzięła kamerę bez karty, bo karta została w komputerze, bo montowałam filmik w nocy. Jadłam taką zupę z krewetkami z mlekiem kokosowym, jakoś tak. Wzięłyśmy taki wielki mostek z 50 sztukami sushi i jeszcze wzięłyśmy taką herbatę zimową z hibiskusem. Po prostu pyszna była. Jest już po 15, właściwie to po 16. Muszę się spakować na 2 tygodnie do Wrocławia. Ojejku. Jeszcze musimy posprzątać w domu szybko przed wyjazdem teraz. A za godzinę pociąg. Właśnie znalazłam w domu takie gwiazdki z gazety, co w zeszłym roku w szkole robiłam. Jeszcze mam taki spray i sobie popsikam tym sprayem gwiazdki i wezmę do Wrocławia jak ozdobę. Już popsikane, a w sumie nic nie widać. Ale mam czerwony nos. Jakie pociągi są wkurzające. Już było, że prognozowany przyjazd o godzinie 19, to nie, się spóźnia. A jest tak bardzo zimno. W ogóle Aga musiała mi bluzę pożyczyć, bo ja wyjechałam z nią bez bluzy, tylko z kurtką. Tak, jedzie wreszcie. A tak się spieszyłyśmy na ten pociąg. Jeszcze tyle bagaży. No bo na 2 tygodnie jeszcze statek musiałam wziąć, jakąś choinkę tam mam. A jeszcze taka ciekawostka. Teraz mówią, że przyjedzie, nawet nie przepraszam za spóźnienie. Jest tak bardzo zimno, że poszłyśmy na kawę. Są takie fajne kupony teraz na kawę 320 ml zimową za 5. Jak zwykle kawa bezkofeinowa. Zobaczymy, co to jest, bo wygląda pysznie i zobaczymy, jak smakuje. Miało być porcelanie, smuteczek, ale jest śliczna mimo wszystko. Jest pyszna, polecam. Taka rozgrzewająca. Dojechałam wreszcie. I teraz 2 całe tygodnie spędzone tutaj. Ach, jak ja się cieszę. A właściwie to nie tutaj, bo za tydzień jedziemy na obóz. Jejku, jestem panięta. Mam tyle tych toreb. Masakra jakaś. Nawet nie jestem w stanie trzymać tej kamery w ręce, bo mam na niej powieszoną torebkę i torbę ze statywem, z ciastem i jeszcze sam z czymś. Jestem, przyjechałam i patrzcie, kogo mam! Już 2 tygodnie temu się ugadałyśmy, jak kupowałyśmy te rogi, że w internecie ich z głowy nie zdejmujemy. Tylko do spania, do kąpania i tyle wyjątków. Magda, to ozdabiamy pokój? Tak. Tak! Super! Na to czekałam 2 tygodnie, naprawdę. Całe 2 tygodnie. A teraz przed Państwem wystąpi Kasia Skrzynecka. Hej! Mamy tutaj światełka i będziemy wieszać na tej ścianie. Ej, się poplączę to zaraz. Dawaj, Kasiula. Tak chcesz? Tam, gdzie trzymasz rękę. Nie, to się będę trzymała! Magda! Wow. Tu? No. I tam wciśnij, siostro. Dobra, jadę się światło. Dobra. Tam, 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 tam. Jak ładnie. Jak to świątecznie. Ale ślicznie. Jestem przegrywem! Zamiana ścian teraz? Że tak teraz? No tak, jakoś niżej chyba, wiesz? No tu. Okej. Ale jesteśmy słodkie w tym świetle. Ale słodkie, taki kontrast. Patrzysz na mnie i patrzysz na ciebie i ty jesteś taka spokojna, jesteś taka... Uuu, kryzonka! Ale to się rzeczywistości nie sprawdza. To prawda, Kasia nie widać. Tu jest taka tablica. A tu masz pytanki! Yeah. Kocham. Dziękuję.
już jest pięknie, ale będzie jeszcze ładniej, bo mam jeszcze jedne światełka, też kolorowe, też takie te małe ryżowe i powiesimy je nad wejściem. Ten pokój będzie wyglądał jak jedna wielka choinka. Świąteczne lampki i jedzenie. Najlepiej. W ogóle nie dobre. Dlatego całe ziemko nie dobre. Nie no. Ale jak bardzo nie smakuje, to mogę ci pomóc zjeść, naprawdę. Pora się pożegnać na chwilę z tymi świąteczkami i pójść się wykąpać. Chociaż jest po 23:00. 30! Ale może nikt mnie nie zobaczy? Oby tak było. Dlaczego moje lampki mnie nie lubią? Już drugi raz spadły, a Magdy nic! Magda, powiedz mi, co ty robisz? Muszę sobie nagrać vloga, jak mi się niedobrze. Dlaczego Magda leży na podłodze? No. Dlaczego moja drukarka musi być tak bardzo denerwująca i nie drukować mi wtedy, kiedy chcę? W ogóle mi się toner czarny skończył, albo jest go tak tyci, więc nie wiem, czy dam radę wydrukować tą pracę na polski, a muszę to zrobić. Dobra, lecę umyć naczynia, umyć ząbki, no i spać. Gratuluję sobie, jestem po prostu geniuszem. Dałam, żeby drukowało mi się na drukarce, która jest w domu. I się wkurzam, że mnie nie drukuje. Jak zwykle 6 budzików nastawione. Mam nadzieję, że któryś mnie obudzi. A teraz pora już oficjalnie iść spać. Dobranoc. Dzień dobry. Vlogmas dzień. Który dzisiaj jest? 4. Wstałam dzisiaj w ostatnim momencie. Była tak już 7:18, jak sobie myślę. Ja się zaraz pójdę do szkoły. Tak 19, bo już jest 20. Dobra, wstaję. I w ogóle te lampki kolejny raz mi spadły. A Magdy co? Trzymają się, no, no tak. Ale dzisiaj pyszności są. Smoothie z banana. Już 3 piję. Do świąt zostało 20 dni. I znowu brakuje mi zera, no nie. No, ale nie pomyśleli, naprawdę. Tych literek jest za mało. I za dużo jakichś znaków takich dziwnych, a za mało takich potrzebnych. Właśnie wróciłam z biedry. Z zakupów. O, tylko co ja to mam? Tak, kupiłam jajka, bo jutro będziemy robiły naleśniki. Co ja tu jeszcze mam? 4 paczki różnych płatków. Szokafiki, rajony, Cheeriosy i inne skórki. 2 litry mleka, jedno mleko, drugie mleko. Szkoda, że w biedrze nie małacie tego. Najlepsze mleko, naprawdę. Mąka do naleśników i jeszcze 6 jogurtów. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Brrr. A ja chodzę dalej w kurce jesiennej. Jestem tak bardzo głodna, że sobie zrobię w takie miejsce jedzenie. Taka ciekawostka, gdyby ktoś nie wierzył, zjadłam całe. Cały litr mleka i chyba pół paczki płatków. Magda może potwierdzić, co nie Magda? W ogóle dzisiaj cały dzień siedzimy z zapalonymi lampkami, tylko i wyłącznie. Zapalałyśmy chyba z 2 razy górne światło? Jejku, dopiero poniedziałek. Ja tu po prostu mam pecha. Całkowicie mi się zepsuł już telefon. Nie da się go włączyć. Ani naładować. Już raz tak miałam, oddawałam wtedy do serwisu. Tylko, że to było 2 miesiące temu i znowu nie działa. A ja teraz kończę lekcję tego vlogmasa, dzień 4 dołączę do tego 3 dnia, bo tamtego 3 nie zdążyłam zmontować na czas, więc będą 2 razem. Także kończę te vlogmasy na dzisiaj. Pa, pa!